polecam, nie polecam grę Metal Hellsinger. Grę tę polecę absolutnie wszystkim fanom metalowej muzyki, graczom uwielbiającym gry rytmiczne, które autentycznie nagradzają gracza za bycie w bicie, psychofanom brutalnych i dynamicznych shooterów w stylu Dooma czy Painkillera, zwolennikom tradycyjnie demonicznej estetyki a la Heretic, Hexen czy Blood, a także graczom liczącym na maksymalnie nastawioną na gameplay prostą fabularnie przygodę. Komu nie spodoba się gra? Na pewno nie przypadnie ona do gustu fanom rozbudowanego arsenału do eksterminacji demonów, graczom nie przepadającym za ograniczoną ilością prób, jeżeli polegniemy w trakcie poziomu, ludziom nastawionym na eksplorację poziomów i nawet te najprostsze łamigłówki, a także osobom liczącym na mnogość konceptów oraz rodzajów bossów i przeciwników. Grę ogramy na PC-tach, PlayStation 4 i 5, Xbox One, Xbox Series X i S. Za grę przyjdzie nam zapłacić od 66 do 185 zł. Ogramy ją oczywiście w ramach Game Passa, ale nie ma planów, żeby wydać grę w PlayStation Plus. Czy grę warto kupić po pełnej cenie? Lepiej zaczekać według mnie na promocję. I o ile gra jest szalenie oryginalna i sprawia masakrycznie dużo fanu, jest ona nawet pomimo dodatkowych trybów dosyć krótka. W mojej ocenie, jako metalheadowi, gra bardzo przypadła do gustu i to jest solidna ósemeczka. Polecam, nie polecam grę Metal Hellsinger.